James Matthew Barry, Piotruś Pan i Wendy. Czyta Paweł Wódczyński. Rozdział dziewiąty. Niby ptak. Ostatnimi dźwiękami, jakie usłyszał Piotruś, zanim został całkiem sam, były odgłosy wydawane przez syreny, które kolejno schodziły do swoich podmorskich sypialni. Były zbyt daleko, by mógł usłyszeć zatrzaskiwanie ich drzwi, ale wszystkie drzwi w koralowych jaskiniach, zamieszkanych przez Syreny, podobnie jak drzwi w co ładniejszych domach na stałym lądzie, mają malutkie dzwonki, które dzwonią, gdy drzwi zamykają się lub otwierają. Usłyszał właśnie te dzwonki. Woda podnosiła się ciągle, aż wreszcie zaczęła łaskotać go w stopy. Żeby jakoś przeczekać ten czas do chwili, gdy go połknie na zawsze, przyglądał się jedynej poruszającej się rzeczy na lagunie. Wydawało mu się, że jest to papierek unoszący się na powierzchni, być może jakaś część latawca zaczął bezwiednie zastanawiać się, jak długo będzie trwało, aż dopłynie do brzegu. Potem stwierdził, że papierek zachowuje się dziwnie, gdyż niewątpliwie sprawia wrażenie, jakby był na lagunie w jakimś określonym celu, bo walczył z prądem i czasami udawało mu się zwyciężyć. A gdy zwyciężał, Piotruś, który zawsze miał sympatię dla słabszej strony, nie mógł się powstrzymać od bicia brawa. Był to bardzo dzielny papierek. Tak naprawdę nie był to wcale papierek, ale niby ptak, czyniący rozpaczliwe wysiłki, aby dotrzeć do Piotrusia na swym gnieździe. Machając skrzydłami w sposób, którego nauczył się, od kiedy jego gniazdo wpadło do wody, mógł on do pewnego stopnia sterować swym dziwnym statkiem, lecz w chwili, gdy Piotruś go rozpoznał, był już bardzo wyczerpany. Przybył, żeby uratować Piotrusia, dając mu swoje gniazdo, mimo iż w tym gnieździe znajdowały się jajka. Trochę się dziwię temu ptakowi, bo chociaż Piotruś zasadniczo był dla niego dobry, to jednak czasami mu dokuczał. Mogę tylko przypuszczać, że rozczuliło go, tak jak rozczulało panią Darling i innych, to, że Piotruś miał jeszcze wszystkie mleczne zęby. Zawołał do Piotrusia, po co przybył, a Piotruś zawołał do niego, pytając, co tu robi. Ale oczywiście jedno nie rozumiało języka, którym się posługiwało drugie. W fantastycznych opowieściach ludzie mogą swobodnie rozmawiać z ptakami i chciałbym przez chwilę móc udawać, że to jest właśnie taka historia i że Piotruś świadomie odpowiedział ptakowi. Ale najlepsza jest prawda, więc chcę opowiedzieć tylko to, co się naprawdę wydarzyło. Cóż! Nie tylko nie mogli się porozumiewać, ale i zapomnieli o dobrych manierach. Chcę, żebyś wszedł do gniazda zawołał ptak, mówiąc najwolniej i najwyraźniej, jak potrafił. A potem możesz popłynąć do brzegu, ale ja jestem zbyt wyczerpany, by się bardziej zbliżyć, więc musisz popłynąć do mnie. Co ty tam kwaczesz? spytał Piotruś. Czemu nie dajesz gniazdu zwyczajnie unosić się na wodzie? Chcę, żebyś powiedział ptak i powtórzył wszystko ponownie. Wówczas Piotruś, starając się mówić wolno i wyraźnie, zapytał: Co ty tam kwaczesz? i tak dalej. Niby ptak zirytował się. Niby ptaki są bardzo nerwowe. Jesteś tępą stójką, wrzasnął. Czemu nie robisz tego, co ci każę? Piotruś wyczuł, że ptak mu ubliża, więc na wszelki wypadek odpowiedział ostro: Ty też. Potem, co było dość zdumiewające, obaj wykrzyknęli to samo: Zamknij się, zamknij się!. Mimo to ptak był zdecydowany spróbować ocalić Piotrusia, więc ostatnim ogromnym wysiłkiem przybliżył gniazdo do skały, a potem pofrunął w górę, pozostawiając jajka, żeby stało się zrozumiałe, o co mu chodzi. Wówczas Piotruś zrozumiał wreszcie, chwycił się gniazda i pomachał w podziękowaniu ptakowi, który unosił się nad jego głową. Ale ptak nie zawisł w powietrzu ani dla tych podziękowań, ani po to, by patrzeć, jak Piotruś wchodzi do gniazda, ale po to, by przekonać się, co Piotruś zrobi z jajkami. Były to dwa duże białe jajka. Piotruś podniósł je i zastanowił się. Ptak zakrył twarz skrzydłami, żeby tego nie widzieć, ale nie mógł się powstrzymać od zerkania z pomiędzy piór. Nie pamiętam, czy już wspomniałem, że w skale tkwiła włócznia, wbita dawno temu przez jakiś korsarzy. Oznaczała miejsce, w którym zakopano skarb. Dzieci go odnalazły, a gdy były w pstrym nastroju, ciskały garściami talary, diamenty, perły i dukaty mewom, które rzucały się na nie, myśląc, że to jedzenie, a potem odlatywały wściekłe na ten podły żart. Włócznia wciąż tam tkwiła, a rękoczyn zawiesił na niej kiedyś swój nieprzemakalny kapelusz z szerokim rondem. Piotruś włożył jajka do kapelusza i puścił go na wodę. Pięknie unosił się na powierzchni laguny. Niby ptak natychmiast zrozumiał, o co chodzi Piotrusiowi i krzyknął z podziwu dla niego. A Piotruś, no cóż, Piotruś wyraził to samo piejąc. Potem wszedł do gniazda, zatkał w nim włócznie jako maszt i zawiesił na niej swoją koszulę, robiąc z niej żagiel. W tym czasie ptak sfrunął na kapelusz i wygodnie rozsiadł się na jajkach. Zaczął dryfować w jedną stronę, a Piotruś popłynął w przeciwną. Obaj wiwatowali. Oczywiście, gdy Piotruś dobił do brzegu, zostawił swoją łódkę w takim miejscu, gdzie ptak mógłby ją łatwo znaleźć. Jednak kapelusz okazał się tak świetnym pomysłem, że ptak zrezygnował z gniazda. Pływało ono po lagunie unoszone prądem dopóki się nie rozpadło. A rękoczyn często przychodził nad laguny i rozgoryczony przyglądał się ptakowi siedzącemu na jego kapeluszu. Ponieważ już go nie spotykamy, warto tutaj wspomnieć, że od tego czasu wszystkie niby ptaki budują gniazda w kształcie kapeluszy z szerokimi rondami, na których młode zażywają kąpieli powietrznych. Wielka była radość, gdy Piotruś dotarł do podziemnego domu prawie równocześnie z Wendy, którą latawiec długo unosił to tu, to tam. Wszyscy chłopcy mieli do opowiedzenia jakąś przygodę, ale chyba największą przygodą było to, że poszli do łóżka kilka godzin później takich to rozochodziło, że zaczęli się na różne sposoby wykręcać od pójścia spać, na przykład domagając się bandaży. Ale Wendy, chociaż cieszyła się bardzo, że wszyscy są w domu, cali i zdrowi, była oburzona późną porą i zawołała Do łóżka, do łóżka. Takim tonem, którego należało posłuchać następnego dnia była już bardzo czuła i wszystkim dała bandaże. I bawili się aż do wieczora, mimo utykania i rąk na temblakach.